mieszkańcy Warszawy, stoję tutaj, aby oddać chwałę Jezusowi Chrystusowi. Bo dzięki Jezusowi Chrystusowi żyję. Żyję na nowo, bo byłem umarły. Umarły byłem, bo popełniałem grzechy. Przez ilość tych grzechów popełnionych miałem wyrzuty sumienia i chciałem się zabić. Chciałem się zabić na śmierć. Nie urodziłem się alkoholikiem. Alkoholikiem się stałem. Przez życie od początku, gdzie wiedziałem, że jest Bóg, ale uważałem, że Bóg jest w kościele. I mówię, tam jest jego miejsce, a ja sobie będę żył po swojemu. Pierwszy grzech popełniony przez Adama, nieposłuszeństwo. Ja byłem nieposłuszny i rodzicom, i wszelkim innym instytucjom od początku, w szkole. Byłem niepokorny. Grzech, który popełniałem codziennie. Wszystkie przykazania, które są znane, złamałem. Nie dotrzymywałem słowa, kłamstwo. W końcu przyszło uzależnienie, od alkoholu. Gdzie jako piłkarz w piłkę ręczną grałem w Stomilu Grudziądz, jeżdżąc po Polsce na zawody. Jako chemik z wykształcenia, wiedząc o szkodliwości alkoholu, ja go spożywałem. Uzależnienie, które brnąłem z dnia na dzień, spowodowało, że moje życie padło w gruzach. Straciłem rodzinę, bliskich, wszystkich, którzy na mnie stawiali, którzy byli w mojej rodzinie. Zostałem sam, zostałem bezdomny, wszyscy się ode mnie odwrócili. Przez swoje pijaństwo stałem się złym człowiekiem. Brutalność, która narodziła się, gdy grałem w piłkę ręczną, i waleczność stawiała, że ja uważałem, że ja sobie poradzę. I w tej samotności, w tej walce, w tym alkoholizmie brnąłem dalej, szukając ukojenia w piciu. Będąc tu w Warszawie od 2003 roku, w 2014 znalazłem się na ulicy i zamieszkałem na śmietniku. Na śmietniku w Biedronce na Radzymińskiej. Żebrałem pod obi, na wózkach. Chciałem się zabić na śmierć, bo życie mi obrzydło. I obraziłem się na wszystkich ludzi. Powiedziałem, nie, zapiję się na śmierć i umrę. Skończy się moja męczarnia. Lecz tam, w śmietniku, przyszedł do mnie Jezus i powiedział do mnie, twoja śmierć nic nie zmieni. To będzie kolejna śmierć. Ludzie umierają, przewracają się na ulicy. Lecz gdy wyjdziesz stąd, staniesz na nogi, ja cię poprowadzę. I żyć będziesz. Będziesz umierał dla mnie, a ja ci dam życie wieczne. Nie wiedziałem, co to znaczy. Ale wychodząc na ulicę, spotkałem ludzi, którzy zaprowadzili mnie na kościół uliczny. W 2014 znalazłem się na kościele ulicznym i usłyszałem, tak jak dziś ja mówię, innego człowieka. I te słowa, które on mówił, jak jemu Jezus pomógł, jak Jezus jego dotknął, dotknęły i mnie. Ja uwierzyłem i zawołałem do Jezusa, jeżeli jesteś, pomóż mi. W ciągu tygodnia znalazłem się na ośrodku Nowy Początek, który prowadzi Paweł Bukała i jest pastorem kościoła ulicznego. Przez 15 miesięcy studiowałem Słowo Boże, bo tam co dnia otwiera się Pismo Święte i się studiuje. U mnie w domu Pismo Święte stało na półce i było nietykalne, bo było tak święte, że nikt do tego nie zaglądał i nie miał zielonego pojęcia, co jest w Piśmie Świętym. W ośrodku Nowy Początek Pismo po długim czasie zaczęło do mnie przemawiać. Pismo zaczęło żyć. Pismo zaczęło do mnie mówić i odpowiadać na moje pytania. Gdy przeczytałem historię, gdy do Jezusa przeprowadzono cudzołożnicę złapaną na gorącym uczynku, która grzeszyła i za ten grzech groziło ukamienowanie. Faryzeusze ją przeprowadzili po to, żeby sprowokować Jezusa, co on powie. Jezus mówił do faryzeuszy, powiedział, kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamień. Kolejno wszyscy odrzucali kamień i odchodzili. I nikt jej nie potępiał, bo każdy był grzech. Każdy miał grzech.
Bo każdy nosi człowiek grzech pierworodny. Grzech popełniony przez Adama i Ewę. Nieposłuszeństwo Bożej woli. Bóg powiedział, nie będziesz jadł z tego drzewa owocu. Gdy wszyscy odeszli od tej kobiety i została ona z Jezusem, Jezus jej się pyta, gdzie są ci, którzy chcieli cię potępić? A ona mówi, nie ma, poszli. Jezus jej mówi, ja cię nie potępiam, ale idź i więcej nie grzesz. Odwróć się od grzechu. Gdy ja wstąpiłem do ośrodka Nowy Początek, zacząłem studiować słowo, zacząłem się zastanawiać nad swoim życiem. I tam w ciągu tygodnia padłem na kolana, wyznałem Bogu wszystkie grzechy. A On mówi, nie musisz mówić o twoich grzechach, bo ja o każdym twoim grzechu wiem. Ale stań w prawdzie, odwróć się od tych grzechów i zacznij życie na nowo. W prawdzie, ja jestem prawdą, mówi Jezus, ja jestem drogą i ja jestem życiem. Od 2 lat nie piję, nie palę, nie przeklinam i z każdego dnia się cieszę i oddaję chwałę Bogu, bo dał mi nowe życie, życie nabrało na mnie sensu. Ale co dnia się pytam, Boże, jaka jest Twoja wola, abym wypełnił Twoją wolę? Boże, jestem tutaj z Twojej woli, nie ze swojej. Ja ze swojej woli żyłem przez 48 lat. Wszystko, co miałem, a miałem dosyć dużo. Studiowałem chemię na Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy. Pracowałem w służbie zdrowia jako ratownik medyczny. I widziałem śmierci mnóstwo. A dziś jestem w Warszawie, stoję na ulicy i mówię o tym, o Jezusie Chrystusie, który zmienił moje życie i w każdej chwili może zmienić Twoje życie, jeżeli szczerze zwrócisz się do Niego, oddasz Mu swoje serce i wpuścisz Go do środka i zaczniesz zmieniać swoje życie, odchodzić od grzechu i zaczniesz żyć w prawdzie, a prawdą jest Jezus Chrystus. Przyjdź i zawołaj, On na Ciebie czeka. On Cię kocha. Jezus jest życiem, drogą, prawdą. Chwała Panu. Amen. Chwała Panu. Amen.